Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Post, umartwienie są podejmowane jako konsekwencja tego, że Jezus nie jest z nami. Ci, z którymi jest Pan, trwają w radości. Właśnie post jest dla odnowienia, umocnienia więzi z Chrystusem. Post jest wyrazem dojrzałości w wierze. Jest zatem potrzebą wręcz serca człowieka wierzącego. Tęsknimy za tym, którego nie ma, którego utraciliśmy przez własną swą winę. Gdy człowiek popada w smutek albo moralizowanie skierowane na innych, albo na krytykę lub obrażanie się, powinien podjąć post. Zobaczmy, jeżeli nie radzimy sobie z czymś, brakuje nam cierpliwości, albo nie możemy poradzić sobie z zachowaniem czystości lub też wierności małżeńskiej, powinniśmy podjąć post. Nie można jednak innych do takiej postawy nakłaniać. Nie każdy bowiem z nas tak samo, w takim samym tempie duchowo się rozwija. Różne w nas są potrzeby i pragnienia duchowe. I poziom naszej wewnętrznej wolności jest bardzo zróżnicowany. Pościmy, by więcej rozumieć z tego, co mówi Jezus, by rozumieć, czego pragnie od nas. Co wnosi post w nasze życie? Uwalnia od cierpienia i bólu, gdy przychodzą w nas straty. Gdy tracimy kogokolwiek lub cokolwiek, powinniśmy pościć. W im większej niewoli namiętności, większej niewoli grzechów, czy złości, czy żalu, czy gniewu znajdujemy się, nasza praktyka postna winna się potęgować. Co może zabrać mi Pana młodego? Mój smutek, moje strapienia, nadmiar pracy, nadmierne słuchanie ludzi i przesadne traktowanie tego, co mówią, przesadna troska o własne samopoczucie. Post powinien być połączony z okazywaniem innym współczucia, czyli miłosierdzia. Szczególnie powinniśmy mieć na uwadze tych, do których odczuwamy niechęć, nieżyczliwość, a może nawet odrazę. Czas postu jest przeznaczony na szczere szukanie Boga. Dlatego pościmy, ponieważ jesteśmy od Niego sercem daleko. Praktyka ta pozwala zobaczyć Boga jako źródło ludzkiego życia. Ta troska o relacje z Bogiem nie może wpływać na pogarszanie się relacji z człowiekiem. Człowiekiem, który nawet krzywdzi mnie, czy krzywdzi bliźniego. Pościć oznacza, według ewangelisty Mateusza, pościć oznacza smucić się. Przyjdzie czas na smutek. Przyjdzie czas może oznaczać między innymi nadejście prześladowań. Będzie to stosowny czas na post. Co jest tym czasem prześladowań? To jest doświadczanie permanentnie tego samego grzechu. Ze spowiedzi na spowiedź spowiadam się z tego samego. Wtedy trzeba podjąć post. Nieumiejętność porozumienia się z innymi, chwile
milczenia, chwile ciszy powinny być dla nas sygnałem, że czas postu dla mnie nadszedł.